Yo, człowieki, z tej strony Burigie. Mówię takim głosem, ponieważ chcę wam opowiedzieć historię o mojej tajnej, nielegalnej pracy, którą dzisiaj mam za sobą już. Mianowicie, pewnego słonecznego dnia, przedwczoraj, siedziałem sobie przy komputerze i nagle zadzwonił telefon. Myślę sobie, kto to? Przecież ja nie mam znajomych. Ale się okazało, że to mój były instruktor od prawa jazdy, który już zdałem. A że byłem w takiej dobrej komitywie z instruktorem, że jesteśmy teraz dobrymi ziomblami, to on mówi, że jego koleżanka pracuje gdzieś tam, nie pamiętam jak to się nazywa, to jest mniej więcej, ale zaraz rozjaśnię wam o co chodzi w tej pracy. No i spytał mnie, czy chcę zarobić 7 dych 2 godziny. A ja mówię, 7 dych 2 godziny? Tu ja tyle zarabiam na YouTubie z jednego filmu. A potem sobie pomyślałem, nie no, joke, w ogóle nie zarabiam, to chętnie wezmę te 7 dych za 2 godziny, nie? On mówi, że tam wyślę mój numer do takiego koleżanki, ona tam mi wyjaśni o co kiemon, tam jakąś ankietę będę musiał wypełnić. Ja myślę, że dwie godziny wypełniają ankiety i 7 dych może być spoko, nie? No i w każdym razie zadzwoniła do mnie ta jego kumpela później i powiedziała mi tak, że po pierwsze muszę mieć 25 lat, a mam 18, niedługo 19. To mi wygenerowała PESEL. Jestem super tajniakiem, rosyjskie, polskie i amerykańskie służby mogą mi tylko pozazdrościć, ja jestem tajniakiem, mam własny nowy PESEL. Oczywiście, wiecie, trochę to jest illegal, ale dobra, w dupie to mam. No i powiedziała mi tak, że będę musiał wypełnić jakąś tam ankietę na start i ona mi powiedziała, jakie odpowiedzi powinienem zaznaczyć, żeby być wziętym, ponieważ najpierw się tam przychodzi i dostaje się 3 dychy za to, że przyszedłem. Oczywiście nie może każdy sobie przyjść, tylko tam już wcześniej te osoby są ustalone. I dostaje 3 dychy jak przyszedłem. Jeśli mnie odeślą, a jeśli mnie jeszcze wezmą na takie później luźne rozmowy, to jeszcze dostanę już 7 dych, nie? No i tam nauczyłem się tych pytań. Ja ogólnie tam chodziło o to, żeby powiedzieć, że wiecie, macie kuźwa abonament w plusie, że jesteście zadowoleni, że plus jest w ogóle zajebisty, możecie się kontaktować z rodziną, czujecie się lepsi od innych, w ogóle biznesy wszystkie możecie załatwiać. Ogólnie mniej więcej o to chodziło, nie? No i... I poszedłem tam na miejsce, już wiecie, uzbrojony w informacje i wiedzę. A okazało się, że nie było żadnej ankiety. Od razu tam z 8 osób wybrali 6. W tym, 6 dokładnie, bo były też kobiety. I w tym w gronie zacnym byłem też ja. No i tam wchodzę, nie? Jeszcze mi tam, pamiętacie, powiedzieli, żebym powiedział, że jestem w abonamencie plus, nie? Ale w końcu nie było tej ankiety, to w dupie to miałem, szczerze powiedziawszy. No jesteśmy już na tej sali. No i tam kobieta zaczyna przedstawiać się, każdy miał się coś przedstawić, tam przedstawiłem się, powiedziałem, że mam 25 lat, jestem studentem, zarabiam dorywczo w McDonaldzie, wiecie, takie tam bzdury. No musiałem się utożsamić z moją postacią jako tajnak, wiecie, muszę czasami zagrać, utożsamić się z tym, kim jestem, więc bardzo wierzyłem święcie, że jestem studentem informatyki. No i tak sobie myślałem o kodach zero-jedynkowych, HTML, tworzenie stron, tak dalej, programowanie w C++, w Javie, Javie, czy tam jak to się tam, w dupie mam tak, to się czyta, jest taka kawa na ikonie. Filżanka kawy i kobieta w pewnym momencie. No a w jakiej jesteście sieci komórkowej? Słuchajcie, jak to wyglądało. Jakiś facet od razu. Plus na abonament, wszyscy. Ja też, ja też, ja też. Ja pomyślałem, kuźwa, jak to podejrzanie wygląda. A ja w miksie. Tak odpowiedziałam, dobre, nie? Że w miksie jestem, ale też w plusie oczywiście, nie? Żeby nie było, że podejrzany shit, nie? To się takie, wiecie, było. Suspect, nie, suspect? Suspicion, suspicious, suspicious jest podejrzane, dokładnie. No i ogólnie tam chodziło o to, słuchajcie, w całym tym wydarzeniu, evencie, że pokazywała nam kobieta, najpierw porównaliśmy kilka tam, 4 dokładnie sieci komórkowe, mianowicie Play plus Orange i T-Mobile. Nie każdy powiedział, z czym kojarzy mu się dana firma. Ja tam powiem wam, że nie kłamałem specjalnie, no w dupie to miałem, już wiedziałem, że zrobię te pieniądze, bo wszedłem na tą ankietę, to nie będę tego plusa w niebo głosy wychwalał, tylko powiedziałem, co mi się podoba, co nie. Oczywiście musiałem udawać, że jestem w plusie, więc trochę to było trudniejsze, ale ogólnie jestem w playu i powiedziałem, wymieniłem kilka pozytywnych cech dla playa i wyszło ogólnie, że wszyscy tam lubią tego playa, Orange jest słaby, T-Mobile jest gówniany i plus jest jeszcze spoko i nie wiem, czy ten plus jest w końcu spoko, bo wszyscy tak myślą, czy dlatego, że starali się, wiecie, przypodobać. No ale porównaliśmy to, a potem się dowiedzieliśmy właśnie, że jakaś tam marka chce się zmienić, nie? Kobieta do nas. Jak myślicie, która z tych, który z tych operatorów chce się zmienić dla klientów, żeby być lepszy? No wiadomo było, że plus, bo wszyscy to przyszli z informacją, że kochamy plusa, hello! Wszyscy powiedzieli plus, a no, o kurde, wiecie, nie? No i ogólnie polegało to wszystko na cały ten event, to moje zarabianie pieniędzy w 70 zł w tej godzinie. Na luźnej rozmowie, naprawdę to chodziło tylko na luźna rozmowa. Mieliśmy plus do tego takie informacje, może to są jakieś ukryte te informacje, się okaże, że jestem kuźwa teraz już namierzany przez plus i chcą mnie zlikwidować przez snajperzy w oknach te sprawy, nie? What the fuck? No ale ogólnie chodziło o to,
że pokazali nam 5 przykładowych kampanii reklamowych, nie? I mieliśmy powiedzieć, które reklamy nam się mniej więcej bardziej podobały, niektóre mniej, nie wiem, co powiedziałem mniej więcej. Mam nadzieję, że was nie nudzę, jak kogoś nudzi, to niech wyłączy, ale mi się fajnie opowiada, bo to było ciekawe przeżycie dla mnie, to było takie, wiecie, trochę illegal shit, nie? No i to było 5 kampanii, mianowicie pierwsza, którą nam pokazali, to pokazanie tej, no, chodziło o to, żeby pokazać plus z nowej strony, taki odświeżony, bardziej dostępny dla młodych, ale chodzi też o nieograniczoność, wiecie, wolność i tak dalej, bo ten plus jest super, LTE, te sprawy, tam wiecie, stanie w banie, nikt tego nie wykorzystuje tak naprawdę do końca chyba na świecie. No ale pierwsza taka reklama polega na tym, żeby przenieść bajki do świata realnego, prawda? Czyli tam był jakiś jaś Małgosia, szczerze powiedziawszy, słabo to wyglądało, słuchajcie, bo reklama polegała na tym, nie widzieliśmy samych reklam, ale widzieliśmy takie koncepcje, jakiś tam lektor mówił, co tam będzie się, co będzie, jak to będzie wyglądało, co się wydarzy w tej reklamie. Plus były jakieś tam photoshopy dziwnie zrobione, bo wiecie, pies trochę większy, ludzie trochę mniejsi, tam to zupełnie koncepty, nie? Różne obrazki wklejone w jedno, żeby to jakoś wyglądało. Czasami nawet koncepty podawały urywki z filmów, które wyglądają podobnie, jak ta reklama ma wyglądać, nie? Kolorystyka choćby sama, chodziło o to klimaty, ale zaraz tam dopowiem, o co chodzi, nie? No i ta pierwsza była taka, że tam Jasi Małgosi idą przez las z tabletem, nie? Oglądają sobie Grę o Tron na swoim tablecie, mają nielitmowane, wiecie, LTE, ale wiecie co, jedno było takie niefajne, że tam było powiedziane, że nie zwracają uwagi na przyrodę i to dla mnie ta reklama odrzuca na przykład, bo wiecie, dzieciaki fajnie, że mogą sobie wyjść z tabletem na dwór, nie? Ale już rodzice sobie co pomyślą, kuźwa, no dzieciaki już teraz w ogóle nie interesuje ich nic poza tymi tabletami, nawet w lesie kuźwa cisną na tablecie. Przy okazji ten Jasi Małgosia spotykają kota w butach, ten wiecie, na telefonie SMS-ki wysyła, tam pyta, co tam robicie, nie, dzieciaki, nie? Nie zgubicie się przypadkiem, oni, co ty? Z naszym GPS-em w tablecie, weź się póki w łeb, nie? Tak prezentowała się pierwsza klama, potem się tam Jasiowi i Małgosi rozładował ten tablet i poszły do, posłuchajcie do piernikowej chaty nowoczesnej, tam super ponętna Baba Jaga, nie? I tam podłączyła, dała im ładowarkę MicroSB. Pozdro. Druga reklama mi się, kampania reklamowa ogólnie, bo to nie będzie jedna reklama, wam mówię przykładową reklamę, a tych wiecie, tych reklam będzie wiele pod rząd w tym samym klimacie. Druga mi się najbardziej podobała, mianowicie to będzie taki, jak zobaczycie niedługo w telewizji reklamy tego typu, to znaczy, że moje zdanie się nakliczy. Mianowicie, bo zresztą chyba wszystkim się bardziej podobała ten koncept na kampanię, najbardziej. To było pokazanie tak jakby bogów Olimpu, nie? I chodziło o to, że wiecie, że teraz wszyscy ludzie na świecie mają nieograniczone możliwości dzięki temu plusowi, nie? I teraz i wszyscy się wkurwiają, znaczy Zeus się wkurwia, bo on tylko powinien być takim kozakiem, nie? A ludzie już mają wszystko, co chcą, wiecie, gra nieograniczone. I to było całkiem fajne, bo było takie humorystyczne podejście, tam było tak, to, nie wiem, wiecie, reklamy nie mają najczęściej na co was rozśmieszyć, chyba, znaczy stare reklamy plus akurat z tym kabaretem Mumio to się chyba nazywa, to były całkiem zabawne, wiecie, ale nie zawsze o to chodzi. Ty miał jakiś tam aspekt humorystyczny, który mógł się przypodobać, plus fajny klimat, ja tam lubię mitologię i tak dalej, ale właśnie w tym wypadku koncept pierwszy pokazany, jak będzie wyglądało mniej więcej, to był urywek filmu z Asterixa i to było fajnie, no to wiecie, mi się podobało, no to notabene, co to znaczy dokładnie, w dupie nie będę wykorzystać tego słowa, bo nie wiem, jak poprawnie wykorzystać, prawda? Trzeci koncept to był, i tam był taki slogan z tymi bogami, było na Zeusa przyjść do plusa, nie? Dobry slogan, nie? Trzeci slogan miał trzeci slogan to były trzy słowa ty plus moc, wiecie o co chodzi, ty plus moc, i żeby pokazać tą moc, to był Yoda, nie? Że będzie Yoda w reklamach. Ogólnie fajnie to na początku się opowiadało, ale te koncepcje reklam, które nam pokazali, były tak jakieś nieciekawe. Ja wiem, że to są reklamy nadal, wiecie, że Vanish, co może być ciekawego Vanishu? Spójrz, Krysiu, mój nowy czysty dywan. Wow, Zosiu, jak to zrobiłaś? No, wtarłam Vanisha i wyczyściła odkurzacza. Ale jednak wiecie, reklamy mają to na celu, żeby przykuć uwagę, więc ja staram się powiedzieć, że były reklamy lepsze i gorsze i kuźwa, wiecie o co chodzi, nie? No i mianowicie te reklamy, te Jody fajnie się zapowiadało, ale potem było słabo, prawda? Tak dużo nie pamiętam, że na przykład rybak łowił ryby i powiedział, że się zwija, Joda powiedział, że jesteś niewytrwały, nie? Że tam masz moc i tam wyjął telefon i dał mu oglądać Gry o Tron na telefonie, nie? A sam potem łowiąc łowiąc ryby, wyłowił ten statek, co go Luke Skywalker mocą musiał wyjąć po treningu z Jodą, nie pamiętam, jak się nazywa ten statek dokładnie. I czwarty, piąty koncept był taki, nie pamiętam dokładnie, nie, trudno powiedzieć, taka zupełnie zwykła reklama, niczym się nie wyróżniająca, to też olaliśmy temat, nie? I ogólnie na tym polegało to, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca. To było fajne przeżycie, plus zarobiłem jakiś hajs, a mój instruktor powiedział, że jak kiedyś będzie jeszcze coś takiego, to będzie do mnie walił jak w dym, nie? A to wiecie, 2 godziny posiedzenia jest 70 zł, a nawet jak mnie nie wezmą, to ma 3 dychy za samo tam dojście na miejsce. No to fajnie, a w moim wieku to jakieś zawsze pieniądze, jakieś są wpływy, nie? Coś, na gierkę kupić, jakiś sprzęt czy coś, to już jest naprawdę fajnie.
No to tyle mojej tej nowości. Dzięki za poświęcony czas, mam nadzieję, że dało się mnie słuchać. Wydaje mi się, że całkiem przyjemnie to powiedziałem. Do usłyszenia, Eldo Prezydento, peace out.